Witam. Dawno mnie nie było. Obiecałem sobie, że będę nagrywał częściej, ale niestety życie i praca robią swoje, więc jakoś nie miałem czasu. Na początku chciałem podziękować tym wszystkim ludziom, którzy są aktywni na kanale, dziękuję za komentarze, za lajki, za subskrypcje. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że moje materiały się komuś podobały i że ktoś na to zareagował. Przepraszam, że nagrywam w takim otoczeniu, ale to jest mój akurat pokój gamingowy. Nagrywałbym na dole w naszym konserwatorium, ale jesteśmy w Yorkshire, za oknem pada deszcz, bo mamy piękną jesień tego lata, więc po prostu przeszkadza mi to trochę w nagrywaniu, bo dźwięk jest troszeczkę zakłócony. Dzisiaj chciałem wspomnieć o takim jakby moim przemyśleniu, o takim dość dziwnym połączeniu i o tym, jak ludzie potrafią wypierać pewne rzeczy, które z drugiej strony dla innej grupy osób potrafią być dość jakby oczywiste. Ale zacznijmy od początku. Jeśli ktoś z Was oglądał moje wcześniejsze materiały, to wiecie, że zderzyłem się z depresją i kiedy miałem problemy ze samym sobą, trafiłem do hipnoterapeuty, który tam oczywiście robił trochę bałaganu, ale też w końcu trafiłem na satsang i zacząłem medytować, czego wcześniej nie robiłem, a o czym zawsze myślałem, tylko nie wiedziałem, jak ciężka jest medytacja. Nie wiedziałem, czy jest ciężka, czy nie jest ciężka i jak dokładnie to wygląda. Obiecałem sobie, że sobie wygoogluję, jak to się robi, ale siłą rzeczy trafiłem na satsang u Stewarda Schwarza i wszystko potoczyło się naturalnie. Okazało się, że po prostu starczy wsłuchiwać się w swój oddech i jak najbardziej wyczyścić swój umysł i połączyć się z otoczeniem. Spróbowałem medytacji w kole buddyjskim, można powiedzieć, że tak powiem, czy w centrum buddyjskim, i ta medytacja nie weszła mi tak bardzo jak ze Stewardem i nie miała takiego efektu, jaki miałem pierwszym razem właśnie ze Stewardem. Na słuchawkach tu w pokoju, mając słuchawki na uszach, słuchając satsangu online i medytacji połączonej z muzyką odpowiednio dobraną, miało dla mnie mega, mega mocny efekt i mega fajnie weszło. I okazało się, że pierwszy raz w życiu człowiek taki jak ja, który ma głowę pełną problemów, pełną myśli, przemyśleń, wspomnień, flashbacków z przeszłości, który nie potrafi na spotkaniach w pracy usiąść spokojnie, tylko się ciągle kręci i zmienia pozycję. Okazało się, że podczas tej medytacji potrafiłem się całkowicie wyłączyć z otaczającego mnie świata i dotrzeć do mojej podświadomości. I na dzień dzisiejszy jestem już po kilku satsangach. Tydzień temu byłem w Londynie na satsangu osobistym z Stewartem, bo przyleciał z Kanady do Londynu i do Irlandii także. I okazało się, że właśnie potrafię się odłączyć od swojego ciała podczas medytacji i ujrzeć prawdziwego siebie, bo w teorii jestem tym ciałem, które teraz widzicie, które do Was przemawia, ale tak naprawdę moja podświadomość to nie jestem ja, ten Damian tutaj, tylko moja podświadomość to jestem prawdziwy ja, czysty, niezakłócony niczym, wieczny z poprzednich wcieleń, idący w kolejne. A ta powłoka, w której właśnie do Was przemawiam, że tak się wyrażę metaforycznie, żeby się wiedzieć, o co chodzi, to jest ten człowiek, którym jestem dzisiaj, który ma swoje problemy, rozterki i tak dalej, i tak dalej. I do czego dążę? Próbuję to połączyć, żeby wam powiedzieć właśnie mój taki pewien światopogląd, który może kogoś zdenerwować, ale z drugiej strony, jeśli potraficie stanąć z boku i spojrzeć na sytuację z boku, to może otworzyć nam kilka bramek w naszej głowie i pomóc pokonać jakieś problemy lub rozterki, które nas męczą. Więc teraz tutaj podczas normalnego mojego dnia, jak każdy człowiek, mam wiele, wiele rozterek zajmujących moją głowę codziennie. I to są takie rzeczy jak praca, dom, rodzina, żona, dzieci. I człowiek się nie potrafi wyłączyć. Ciągle go coś męczy, ciągle coś do niego wraca, ciągle się czymś przejmuje. I będąc na satsangu w Londynie, myśląc o tym wszystkim, co mnie trapi, dołączyłem do medytacji i podczas medytacji okazało się, że mój rozum, moja świadomość jest czysta, nie jest niczym zakłócona. Podczas tego Stuart pytał, czy coś nas męczy, czy chcemy o czymś powiedzieć, czy chcemy się czymś podzielić, czy chcemy coś rozwiązać, jakiś problem. Okazało się, że ja tak naprawdę, ja osobiście, ten prawdziwy ja, tkwiący w podświadomości, nie mam żadnych problemów. Te problemy życia doczesnego, które mam na co dzień, są to problemy, o których wiem, jestem świadomy, wiem skąd się biorą, wiem jak je rozwiązać i wiem kiedy je rozwiązać i wiem na przykład dlaczego ich nie mogę rozwiązać. Ale okazało się, że ten wewnętrzny ja
jest jakby niezakłócony. Nic go nie przejmuje. Nie ma nic, co by go męczyło i z czym nie mógłby sobie poradzić. To jest bardzo fajne, bo potem z tą świadomością wraca się z medytacji do swojego otoczenia i może łatwiej jest przełożyć takie rzeczy na codzienność. W każdym razie chciałem powiedzieć, że ta medytacja pokazuje mi, że jednak jest drugi ja, ten prawdziwy, który nie jest tym, którym jestem teraz. I to się wiąże z tematem śmierci i reinkarnacji. Czyli tego, że wybieramy sobie wcielenie, jak już wiecie z moich poprzednich filmików, może oglądaliście jakieś inne filmy o śmierci klinicznej i o reinkarnacji, jakieś książki czy dokumenty oglądaliście, czy coś takiego. To już tak zakładając, że wiecie, znacie ten temat i wiecie o co mi chodzi, to wychodzi na to, że po prostu wszystko to doświadczyłem u tej medium, rozmawiając z moimi zmarłymi przodkami, że to wszystko jest prawda. Przychodzimy tutaj po to, żeby odegrać pewną rolę, doświadczyć czegoś nowego, nauczyć się, wylewelować i wracamy tam, skąd przyszliśmy. A tam, gdzie przyszliśmy, jesteśmy bardziej jakby wolni od trosk, problemów, bo jesteśmy na innym levelu. To pewnie też zależy od tego, jak bardzo stara lub młoda jest nasza dusza. To też jest część mojego światopoglądu, który gdzieś tam siedzi mi w głowie, w który wierzę. Wchodząc jeszcze w temat troszeczkę głębiej, wychodzi na to, że w tych wszystkich, i w medytacji, i przez medytację, i poprzez te wszystkie doświadczenia śmierci klinicznej, czy tam poprzednich żyć, można dojść do wniosku, że religia to jest jeden wielki mit. Albo inaczej, że nie ma tych wszystkich religii, o których wiemy z codziennego życia naszego, czyli islam, chrześcijanizm, buddyzm. Że to są wszystko takie koszulki założone na tego samego manekina. Bo z relacji z moich zmarłych i z relacji książkowych i z dokumentów i z wywiadów z ludźmi, którzy przeżyli śmierć kliniczną lub mają wspomnienia o reinkarnacji, wychodzi na to, że jest jedna siła stwórcza, z której tutaj przychodzimy i do której potem wracamy i ona nie ma imienia. Sam chrześcijanizm, dobrze wiecie o tym, że jest skopiowany ze starożytnego Egiptu. Ale do czego ja dążę? Do tego, że trzymanie się na ślepo religii nie jest idealne, nie jest poprawne, nie jest dobre moim zdaniem. Tu chodzi o sam przekaz, tu chodzi o samą naukę, tu chodzi o samą energię, której dotykamy właśnie w medytacji. Czysta, nienazwana, nieokreślona, nienarzucona przez Biblię, Koran i tak dalej. Człowiek jest tak zbudowany, że musi sobie coś nazwać, żeby móc tego używać. Nie jestem wrogiem wyznania, jestem może wrogiem religii i tego narzędzia zniewolenia ludzkiego umysłu. Z jednej strony można nazwać to z niezwoleniem, z drugiej strony niektórym ludziom trzeba coś nazwać i bardziej określić, żeby mogli to używać. Więc jeśli ktoś ten byt transcendentny, który nas stworzył, bo z którym jesteśmy połączeni, nazywa Jezusem, to jest jego sprawa, ale kiedy się już wprowadza jakieś dogmaty i próbuje sterować państwem, polityką i codziennym życiem ludzi, to już jest moim zdaniem, że się brzydko wyrażę, może się nie wyrażę brzydko, złośliwość i przestępstwo. Sama wiara mi nie przeszkadza. Mi przeszkadza obsługa naziemna i ludzi, którzy wykorzystują wiarę w celu wykorzystywania innych. A poprzez właśnie medytację i wszystkie te doświadczenia w śmierci klinicznej i reinkarnacji, dochodzę do wniosku, że to jest bezsensowna droga i nie ma sensu się tego trzymać. Szukając siebie, można znaleźć siebie w całkiem inny, łatwiejszy sposób i nie trzeba siebie tak samo, tak mocno kontrolować, ograniczać, jak to robi właśnie Kościół poprzez różnego rodzaju ograniczenia kościelne i prawne. Chodzi o to przede wszystkim w życiu, żeby mieć tą energię czystą, niezakłóconą, żeby po prostu kochać i doświadczać, żeby być dobrym człowiekiem, nie niszczyć przyrody wokół siebie, tak o czym już kiedyś wspominałem. Nie przeszkadzać innym żyć i doświadczać, nie być złośliwym, nie być złym człowiekiem, co jest jakby w naszym rozumie dość łatwo rozpoznawalne. Wiemy, co jest dobre, a co złe. Nie potrzebujemy Biblii, przepisów prawnych, żeby wiedzieć, że robimy coś źle lub robimy coś dobrze. Tak? To starczy spojrzeć na reakcje ludzi i świata wokół nas. Jeśli chodzi też o religię i połączenie właśnie tego wszystkiego, co doświadczyłem, chodzi kolejny temat, który może zabrzmi bardzo dziwnie i nie przyklei się do tego z jednej strony, ale z drugiej strony jest to coś, o czym chciałbym wspomnieć, bo to stawia w strasznie niewygodnym miejscu stawia religię i Kościół i ich ślepych wyznawców. Jest to coś, o czym powiedział nasz sławny pisarz Stanisław Lem, że jesteśmy sami w kosmosie lub nie jesteśmy sami w kosmosie.
Obydwie wersje są przerażające. I teraz na światło dzienne wychodzi bardzo, bardzo wiele dokumentów, zeznań, sprawozdań, wywiadów twierdzących o tym, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Zresztą my tutaj w tym momencie jesteśmy dowodem na to, że istnieje życie w kosmosie. Więc byłoby strasznie idiotyczne i moim zdaniem nawet debilne, myśląc, że jesteśmy jedyni w całym nieskończonym wszechwiecie, wśród miliona planet jesteśmy jedyni, którym udało się wykluć z jaja, którym udało się stworzyć, zaistnieć i którzy żyją na tym kawałku kamienia lecącego przez kosmos. I teraz zakładając, że jest to prawda, że nie jesteśmy jedyni we wszechwiecie, to stawia religię w strasznie niewygodnej pozycji, bo się okazuje, że jeśli są tam inne stworzenia, bardziej rozwinięte od nas lub nie rozwinięte od nas, skąd one się wzięły? Jak zostały stworzone? Czy Jezus, zakładając, że już załóżmy, że wierzymy w jego istnienie, wędrował po innych planetach, stworzy też inne rasy? To jest taki mój wstępniaczek, może niezbyt poprawnie to i umiejętnie próbuję połączyć te trzy tematy, ale chcę właśnie wam powiedzieć, że medytacja daje mi mega wielki odpoczynek i odskocznie od życia codziennego, że religia to jest złudzenie, nałożenie koszulki na jeden temat, na siłę, która nas stworzyła i próbowanie tej siły nazwać pod siebie, odciosanie jej, ułożenie pod siebie po to, żeby móc inny wykorzystywać, kiedy ona powinna być tak samo jak właśnie medytacja i inne rzeczy, z wolną, swobodną energią przekazywaną innym, używaną do tego, aby nam się wszystkim lepiej żyło, podróżowało przez to życie do końca jego życia i w kolejne inne wcielenia. I teraz pojawia się kwestia, że możliwe, że całkiem możliwe, albo na pewno, ja uważam, że na pewno istnieją inne rasy w innych zakątkach kosmosu i teraz co się z nimi dzieje, skąd one się wzięły, czy one są z nami połączone. To mnie bardzo ciekawi. Anglia odtajniła swoje archiwa i sprawozdania i dokumenty potwierdzające o tym, że ludzie spotykali się z UFO w Anglii. Amerykańscy żołnierze o tym coraz głośniej mówią. Pojawiło się bardzo dużo zeznań i naocznych świadków, takich kontaktów powiedzmy z cywilizacjami spoza naszej planety. I teraz ten temat jest na tyle ciekawy, że jest wiele przykładów, które wam chciałbym podać, ale moim zdaniem są takie dwa bardzo, bardzo ważne i bardzo klarowne i takie nie do podważenia. Jeden przykład pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest to piątka mężczyzn, która w wieku chyba kilkunastu lat, jak byli budzicami, miała kontakt z cywilizacją pozaziemską i jest też przykład bardzo mocny moim zdaniem i przekonujący z Polski. Od nas z lat chyba 70. nawet. Ale o tym nagram osobny odcinek. Jeśli byście chcieli posłuchać, zostawcie komentarz pod tym filmem i ten temat rozwinę tylko i wyłącznie o przykładach. Brzmi to banalnie, możecie powiedzieć, kurde, odkleiło mu się coś, jak można połączyć, próbować podkleić medytację z religią i z kosmitami. Ale posłuchajcie mnie, dajcie mi szansę, zamkniemy ten temat razem w dość logicznym ciągu. Bo teraz, jeśli istnieje inna rasa lub inne rasy, to czy pochodzimy z tego samego źródła, czy nie? Czy jesteśmy jakoś połączeni, czy nie? Czy możemy sobie wybrać w przyszłości, w przyszłym życiu, że będziemy na innej planecie, inną rasą doświadczali życia i rozwijali swoją duszę? To mnie ciekawi, dlatego że przykłady, które spotkałem, są dość mocne i mnie bardzo przekonują o tym, że jednak nie jesteśmy sami w kosmosie. Jestem tego pewien, bardziej niż pewien, że nie jesteśmy. Ale w zeznaniach z przeszłych żyć, ze śmierci klinicznej i z reinkarnacji nie spotkałem się z tym, żeby jakikolwiek człowiek kiedyś mówił o tym, że był kimś innym. Poza przypadkiem, kiedy mój hipnoterapeuta próbował mi wmówić, że w moich kilku życiach zobaczył, że byłem na innej planecie, inną postacią, inną rasą i mówiłem w innym języku i on niby też ten język naśladował. Ale to odrzucam dlatego, że wiemy o tym dobrze, że mój hipnoterapeuta mnie nabrał. Poza tym innych przypadków nie spotkałem. Jest jedna jakby mocna rzecz mówiąca o tym życiu poza naszą planetą. Jest taki człowiek, który nazywa się Bashar. Możecie go znaleźć na YouTubie. I Bashar, mogę go też wam przybliżyć w następnym nagraniu. Bashar jest to człowiek, który jakby, nie pamiętam jak się nazywa człowiek, ale ten człowiek, Bashar, to jest postać z innej planety, która mówi do nas przez tego człowieka, który pozwolił tej postaci z innego wymiaru mówić do nas przez niego. I Bashar, z tego co pamiętam, to postać, która żyje w innym wymiarze, ale też w innym czasie. To jest dość ciekawe. Ale jest dość popularny, ma spotkania z ludźmi,
jest na YouTubie, są filmy, gdzie przemawia do ludzi i odpowiada na wiele ważnych, wiele ciekawych kwestii i można powiedzieć, że dobrze się tego słucha i człowiek się zastanawia. Niektóre kwestie jakby są wyjaśniane, niektóre pytania jakby ciężko podważyć. W każdym razie jest to mega ciekawe i uważam, że warto sprawdzenia, jeśli was takie tematy ciekawią. Jeśli posłuchacie, chcecie sprawdzić jakiś mit lub obalić jakiś mit lub po prostu zobaczyć, nie, zaśmiać się, nie dowierzając temu, co widzicie. Ale uważam, że jest to warte sprawdzenia, bo pamiętam, jak ja trafiłem na Baszara, zacząłem oglądać jego filmiki, to po prostu szczęka mi upadła. A spotkałem go w tym samym momencie, kiedy spotkałem się z materiałami wideo Osho, Edgarda Tolle, Mujiego i tak dalej. Więc jakby już byłem w tym momencie otworzony na inne opcje, mój umysł chłonął większe spektrum rzeczy z zakresu życia duchowego i nie tylko, więc jakby historia Baszara mnie nie odepchnęła, a zaciekawiła. I mówię, przejmiecie swój sceptycyzm i dacie sobie szansę, to jest to wciągające i to jest bardzo ciekawe, żeby obejrzeć. Mega sprawa, jeśli sobie uświadomimy, że nie jesteśmy sami w kosmosie, że jest wokół nas jeszcze inne życie. Jak to w takim wypadku stawia, jakie to światło rzuca w takim wypadku na nasz bliski domu chrześcijanizm? Ale to jest coś, co chciałbym wam powiedzieć w następnym odcinku. Powiedzieć wam o tych dwóch przypadkach ze Stanów Zjednoczonych i z Polski, które jak dla mnie są jednym z najmocniejszych przykładów potwierdzających to, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Że my jesteśmy przykładem na to, że istnieje życie w kosmosie, istnieją rozwinięte cywilizacje, albo może też bardziej zacofane niż nasze, ale istnieją. I jak to wszystko łączy się na samym końcu, kiedy kończy nam się czas na tym kawałku skały lecącym przez kosmos, nieważne na którym kawałku, gdzie żyjemy, jak nam się kończy czas, gdzie się łączymy, gdzie wędrujemy i gdzie się odnajdujemy. To mnie bardzo ciekawi. To mnie ciekawi teraz, a kiedy byłem w medytacji, to jakby te pytania, problemy znikają, to tak jakby wrócę do punktu wyjścia. Jak ludzie opowiadają o śmierci klinicznej w momencie, kiedy umierali, jak umierali, bali się, że umrą, że zostawią swoich bliskich na tym świecie i nikt nie będzie wiedział, co im się przydarzyło, ale już gdy opuścili swoje ciało i byli właśnie w tym stanie świadomości i wrócili do domu, do miejsca, skąd przychodzimy, nie chcieli wracać do życia doczesnego, nie chcieli wracać do ciała, chcieli już tam zostać, ale zostali wypychani z powrotem do ciała, bo musieli coś dokończyć na tej ziemi. I podobnie miałem wędzacy, mnie tu tyle męczy rzeczy, mnie tu tyle rzeczy ciekawi, interesuje, a w momencie, kiedy doświadczyłem tej medytacji na satsangu w Londynie, w tym samym pomieszczeniu, w którym siedział Stuart Schwartz, nasz przewodnik duchowy, moja podświadomość była czysta, nie miała żadnych pytań, nie miała żadnych problemów, wszystko rozumiała, wszystko akceptowała, była wolna przede wszystkim, niczym nie obciążona. To jest coś pięknego, mam nadzieję, że doświadczyliście takiej rzeczy, jeśli chodzi o medytację, a jeśli nie doświadczyliście, to z całego serca życzę wam tego, żebyście doświadczyli, bo jest to coś niesamowitego, jest to uwalniające i po mocnym, głębokim satsangu można przenieść te właśnie nastawienie psychiczne do świata naszego codziennego i może łatwiej sobie z jakimś problemem poradzić. Chciałbym, żebyście mogli to poczuć i odkryć. Chciałem bardzo coś wam nagrać, to jest dość chaotyczny materiał, ale mam nadzieję, że jakoś, chociaż może nieumiejętnie, ale w jakiś sposób udało mi się połączyć te trzy zagadnienia, o których chciałem powiedzieć. Może coś was zainteresowało, może chcecie coś zgłębić, może porozmawiamy na jakiś temat przez wybrany. Dajcie mi znać w komentarzu. Nagram materiał w następnym tygodniu albo w ciągu miesiąca, bo potem jadę do Polski na urlop i zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Może wy macie jakieś doświadczenie, może macie coś, czym chcielibyście się podzielić. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że nie pomyślicie nic złego o tym, co powiedziałem, że to będzie jakoś zrozumiałe i w miarę jakoś połączone w logiczną całość. Trzymajcie się. Miłego tygodnia, miłego weekendu, w zależności od tego, kiedy to wrzucę. Powodzenia i do następnego razu. Cześć.